liturgista i charyzmatyk, dogmatyk mogą się spotkać i pogadać. Akcja! Action! Dobra. To teraz ty zaczynasz, czy... Obojętnie. Jeśli kiedyś spotkałeś się w internecie z kłótniami w temacie charyzmatów, dogmatów, tego, że wątpliwości, czy charyzmatycy są dalej katolikami, to na pewno warto tę książkę przeczytać. W świecie nieprawdopodobnie podzielonym, spolaryzowanym na wszystkich możliwych poziomach, gospodarczym, politycznym, religijnym, miejsce, w którym dwoje ludzi, jak ogień i woda, siadają, żeby się spotkać i można zobaczyć zapis takiej rozmowy. Myślę, że warto samemu spróbować w ten sposób żyć i tak funkcjonować. I myślę, że po tej książce sam będziesz umiał odpowiedzieć na pytania, które zadadzą ci ludzie z któregoś z obozów.